Jako generalnie wielbiciel muzyki wszelkiej, chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na koncert, który niebawem odbędzie się na naszym Przemyskim Zamku. Wystąpi przemyska grupa bluesowa, która prezentuje z sobą bardzo wysoki poziom profesjonalny. Kilka lat temu przez przypadek zostałem zaproszony przez pana Wacka Prosieckiego na koncert zespołu Simply Music Team. Przemyska Noc Bluesowa, Przemyskie Noce Bluesowe, bo to już któreś z kolei, jest dla mnie bardzo mocnym punktem w moim życiu. Jest to duże przeżycie, zwłaszcza, że muzyka bluesowa jest muzyką, która wyzwala pewnego rodzaju emocje i pewnego rodzaju refleksje, które są chyba dla nas w życiu bardzo, bardzo ważne. Dlatego wszystkich zapraszam serdecznie na koncert zespołu Simply Music Team. Na trzecią zamkową noc bluesową w piątek, 8 października o godzinie 19 zapraszają Renata Nowakowska, dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek oraz Simply Music Team w składzie Aneta Walus, Edward Kuczera, Ireneusz Rybienik, Tomasz Sum, Janusz Reitmajer, Stanisław Sitarz, Stanisław Kłos oraz Wacław Prosiecki. Na scenie Przemyskiego Zamku wystąpią gościnnie Chuck Frazier, Renata Świerczyńska, Tadeusz Leśniak, Antoni Krupa, Radek Kopeć, Jakub Imielski oraz Wiesław Fac, a także Little Egoist Duo, czyli Marek Stryszowski i Sebastian Bernatowicz oraz Workoholik w składzie Jan Purcha, Piotr Kosieracki, Tomasz Pachciarek, Leszek Mierzwa, Grzegorz Piećko i Kacper Piećko. When I'm 74. Nie ja i jeszcze nie teraz. A kto i co z tego wyniknie, dowiecie się Państwo w trakcie koncertu. Bilety do nabycia w sklepie Musicland w kasie zamku, bezpośrednio przed koncertem oraz na kupbilecik.pl. I całkiem sam, sam byłbyś już, gdyby nie obok ciebie blues.